na Majorce kozy kują. Raz koziołek, mądra głowa, wybrał się, no, zamiast do Pacanowa, na Majorce. Znaleźliśmy jakąś dziewiczą zatokę otoczoną takimi ładnymi drapieżnymi skałami. Spacerujemy sobie po jakimś górzystym terenie i zmierzamy do jakiegoś zabytkowego kościółka, który umieszczony jest na szczycie o takiego wzgórza. Przybyliśmy do La Victoria. Tutaj jest mały, nieduży, zabytkowy kościół, no ale niestety jest zakaz filmowania i robienia zdjęć, w związku z tym tylko pokażę go z zewnątrz. Na Majorce to są nawet takie piękne kozy, zobaczcie, coś niesamowitego. Cześć, kózka! Ojejku. O, ja pierdzielę, ale jaja. Druga kózka. O, kurczę. No coś nieprawdopodobnego. Takie dziewicze, piękne tereny. Trochę boję się podejść do tej kozy, no ale po prostu jest tu mnóstwo tych, no, wspaniałych zwierząt. Dzisiejszy spacer po takich niedużych górach tutaj na Majorce wywarł na mnie naprawdę duże, imponujące wrażenie. Po prostu no, jest to bardzo dziewiczy region, mnóstwo pięknej przyrody. No, czasami można było się czuć jak w ogrodzie botanicznym, ale najlepsze, najfajniejsze wrażenie wywarły na mnie liczne kozy. Oto starówka Valhudli, przepiękne stare miasto, starożytne i bardzo dużo kwiatów, wąskie uliczki, zabytkowa architektura. Znajduje się przy ruinach starożytnej osady Polencja. Tutaj Rzymianie wybudowali tą osadę. Również na terenie tej osady mieścił się amfiteatr El Teatre de Roma. Tak nazywał się ten amfiteatr. W czasach świetności na trybunach tego amfiteatru zasiadało około 2000 widzów. Oto zabytkowa studnia sprzed 1800 lat. Przechadzam się małymi klimatycznymi uliczkami Palma de Majorki. Nasza pani przewodnik powiedziała, że Palma uznawana jest przez Hiszpanów za tak zwaną małą Barcelonę. Jest to związane z architekturą i stylem tego uroczego miasta. Spacerujemy po urokliwych uliczkach Valdemosy. To tutaj, w tej miejscowości, Fryderyk Chopin wraz ze swoją
miłością, pisarką George Sand, mieszkał przez 5 miesięcy. Jesteśmy w miejscu, w którym możemy degustować nalewki. Są tu różne nalewki o smaku figi, banana. No ja teraz próbuję takiej nalewki o smaku anyszkowym. Olej!